klaszach rocznych zdobyliśmy tytuł czempiona, a syn w ogierkach rocznych tytuł czempiona, ale to jest nasza wspólna hodowla, także to jest nasze czempiony, są nasze czempiony, tak powiem. I to jest całe serce hodowli. Przecież jeżeli się hodujesz konie od, jak dobrze pamiętam, to od 97 roku, no a coraz jakiś jest tam czempion, no to na pewno jest bardzo miło. Jak wyhodować takiego czempiona? Jest jakaś recepta na to? To znaczy, może recepta jest taka, to się trzeba stosować troszeczkę genetyki. No wiadomo, kupuje się dobre ogiery, dobre klacze, wysoko zmonitowane, no i później się czeka, no, żeby to było, żeby to coś z tego było naprawdę dobrze. No. A poza tym, no ja wiem, no nie ma jakiegoś tam recepty na to, nie? To jest nasza pasja od małego, syn, ja również od małego. A zarobek, no jakiś na pewno jest, no bo wyhodować czempiona, wiadomo, ktoś inaczej patrzy, no na pewno. Jest jakiś tam zarobek, nie? Ale to na to trzeba długo, ciężko pracować. Jeszcze w życiu nie zjadłem pierwszy jak koń. Zawsze pierwsze, co staje, to daję dla koni. Mamy ich 22 w tej chwili, no myślimy jeszcze powiększyć. I mówię, jeszcze w życiu nie zjadłem pierwszy jak koń. To się mogę naprawdę podpisać lewą ręką. Żeśmy kupili wcześniej, w 2004 roku, dwie klacze, które później nam weszły do programu i od tego to się zaczęło. I teraz ciągniemy, mamy tylko i wyłącznie klacze Sokulskie i ogiera Sokulskiego. No w tej chwili będziemy zmieniać ogiera, no już kupiliśmy, ale to jeszcze do jesiennej aukcji musi poczekać. Także tylko i wyłącznie Sokulskie, no dlatego no nie mieszamy, no wiadomo, tam kto zmienia, ten nie ma, no, a my mamy Sokulskie, no i tego się trzymamy na razie, nie? Może dzisiaj, żeby mieć konia, no to trzeba jakieś mieć pieniądze, bo wiadomo, że taka klacz kosztuje w granicach 20 tysięcy i taka dobra klacz. Raz, dwa. No, ogiery też na pewno ponad 20. No, na pewno to jakiś jest wydatek, ale no wiadomo, kiedyś pracowało się końmi. W tej chwili, jak to mówią, kiedyś się koń woził, a dzisiaj się konia wozi. No taka prawda. Kiedyś rano się wstało, dało się jeść i pojechało się orać, czy tam coś kosić, czy coś takiego. A w tej chwili się idzie da jeść i się patrzy, jak on rośnie. Czekamy na to cały rok, przygotowujemy konie, przygotowujemy się sami, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, żeby zaprezentować konie, nasz dorobek hodowlany. No po prostu, to nasze święta takie. Kiedyś zawsze u każdego był koń, jak konie hoduje od 33 lat. No ojciec też hodował konie, ale żeby takie zarodowe, to nie. Teraz już od 33 lat właśnie hoduje konie zarodowe, z pełną dokumentacją, papierami. Także one są wartościowe do hodowli i ogiery oczywiście idą na aukcje jako reproduktory, a klaczki dwuletnie i roczne na dalszy rozród do hodowców, no po prostu. I sobie zostawiam na remont stada. Da się wyżyć z koni, ale kokosów nie ma, no tam, że coś. A hobby to też, oczywiście, no oczywiście. To. Podlaskie tylko, na Podlasiu jest koń Sokulski. No jest trochę na Marzowcu, ale to jest to bardzo mało. To jest, no Podlasie, tak to się mówi, koń Sokulski. To było z dawien dawna. I teraz został właśnie temu na Podlasiu ten program utworzony. Jest. I jeszcze do tego doszło, teraz będzie i do ogiera 2,5 tysiąca złotych, bo do tej pory to było do klaczy. A teraz jeszcze ogier, no tylko trzeba spełnić też te warunki. No. No tak powiem szczerze, że bardzo młodych mało jest. No jak to tak powiedzieć, jest w pokoleniu ktoś z mału wychowany. Ja też mam syna, on bardzo lubi i pomaga mi. Ale bardzo, no pomaga, no pomaga jak ma czas, ale pracuje w straży i w szpitalu. Także bardzo mały, jak to się mówi, no bo ma swoje. A co chodzi o młodych hodowców, to jest bardzo mało. Bardzo mało, to takie są wyjątki. A to, jak to się mówi, to stara jeszcze gwardia. Tak, no tak to jest. No, ale jak ktoś się mówi, ma trochę tego w głowie, takiego kociołka i zamiłowania, no to właśnie tak jest lubi. No ale jest młodych bardzo mało, bardzo mało. Przyjeżdżamy regularnie, co rok. Wrażenia, pogoda dopisała, publiczności troszeczkę mniej, koni mniej, jakość mniej więcej na tak jak co rok. To jest możliwość porównania swojej hodowli z innymi hodowcami, bo jak wiadomo, no każdy
u siebie, no to ma czempiona, natomiast jak przywieje, no jest weryfikacja, no i wtedy jest ten kubeł zimnej wody. Różnie bywa i to tak jak jest taka stara maksyma, że hodowla koni uczy pokory. No przybyłem jako hodowca tutaj, tylko ja sokólskich koni nie chowam, tylko zimnokrwiste konie chowam. I moje konie chodzą bardzo dobrze w położeniu, jak i w zawodach. Zimnokrwisty koń to się różni tym od sokólskiego, że sokólskie są konie bardziej niskie, a zimnokrwiste są konie bardziej zbudowane i wyższe są od sokólskich. Bo postawiono na zimnokrwiste, bo jak opłacalność na mięso jest bardziej i jako ludzie do zapotrzebowania wolą zimnokrwistego jako bardziej konie pociągowe i górale bardziej wolą konie pociągowe, te zimnokrwiste jak sokólskie. Dawniej koń zamiast ciągników, jak teraz ciągniki pracują w polu, tak jakieś konie pracowali w polu, w pługu, we wszystkim, w kultywatorze, w bronach, w sianiu, wszystko konie robili zamiast ciągników. Dzisiaj ciągniki są mechaniczne i koń jest jako zaprzęg tylko taki na rekreacji. A jak jest z opłacalnością hodowli koni? No, opłacalność w koniach to jest taka, że wychodzi się, można powiedzieć, że tam na zero. Bo teraz konie stanieli na mięso 2 zł na kilo, opadła cena i kiedyś to, znaczy no, 2 miesiące temu, to cena była lepsza o 2 zł i te konie, coś tam zostawało na tych koniach, a teraz to tak można powiedzieć, że się na zero wychodzi. U nas jest z dziada, pradziada, mój pradziadek, dziadek, ojciec, ja i mój syn, tak samo chowamy konie. Bo lubimy ich bardzo i w zaprzęgach wszędzie jeździmy i u nas każdy koniec, u nas 50 koni jest i wszystkie są zaprzęgane. Pierwsza rzecz to jest typ, czyli dany koń, klacz, ogier wygląda tak, jak ten koń w danej rasie powinien charakteryzować się, czyli koń sokulski powinien być dość masywny, urodziwy zarazem, klacz powinna być żeńska z dłuższą szyją, taką urodziwą, ogier ma tą szyję bardziej wyniesioną, samczą i ogólna postura powinna być taka bardziej samcza, to jest pierwszy element, czyli typ rasowy i płciowy. Następnie jest oceniany pokrój, tak zwany, czyli głowa, szyja i kłoda, czyli ta górna część konia, czy jest, powiedzmy, kłoda równa, głęboka, wyrównana, dobrze umięśniona, tak samo głowa, szyja, czy jest prawidłowa, długość szyi. Następnie są oceniane kończyny przednie, tylne i kopyta łącznie, czyli fundament konia, na którym koń stoi, czy są prawidłowo skontowane, czy na przykład nogi przednie, kończyny przednie nie są szpotawe lub francuskie, tak samo tylne, czy nie są zbyt szablaste, czy rozwarty staw skokowy, tak samo kopyta, czy są odpowiednio wykształcone, duże, o prawidłowej budowie. Następnie jest oceniany ruch w stępie i ruch w kłusie, prawidłowość tego ruchu, wydajność, czy koń idzie w liniach, jak my to mówimy, czy idzie wystarczająco szeroko, czy ten ruch jest dynamiczny, energiczny, koń całym ciałem pracuje, to te oba ruchy są oceniane i później jest tak zwane ogólne wrażenie. Tutaj jest skala troszkę inaczej stosowana, bo jeżeli coś brakuje dla tego konia, bo jest niedoczyszczony lub wytarty lub ma jakieś takie wady w typu opoje na kostniaki, to są punkty ujemne do 5 punktów maksymalnie, bo te wcześniejsze elementy, 5, które wymieniałem, są w skali 10-punktowane. Im więcej, tym lepiej, czyli teoretycznie koń może dla każdy element te pierwsze 5 otrzymać 50 punktów. Ogólne wrażenie to jest odejmowane od tych 50, gdyby coś tam, że tak powiem, było niedopracowane, powiedzmy, czy była słaba kondycja, czy zbyt otłuszczony, to wtedy są odejmowane. Także te elementy są oceniane. No i ważna jest rola hodowcy, jak zaprezentujesz, szczególnie w ruchu i oczywiście przygotowanie, bo to wszystko ma wpływ. Jak koń jest dobrze przygotowany, to i dobrze w ruchu się pokaże i więcej tych punktów może zdobyć. Bo ten sam koń nieprzygotowany, no niestety w tym ruchu nam się nie pokaże i ta ocena będzie niższa. Dużo zależy oczywiście od człowieka. Genetyka też gra i charakter tego konia. Ale ważne tu do hodowców taki apel, żeby te źrebięta, jak ono się urodzi, najlepiej schabituować, na początku przytulić je,
głaskać dla nas po porodzie, żeby on zapamiętał ten zapach człowieka i wtedy on później inaczej człowieka traktuje i z nim trzeba pracować od małego, od źrebięcia, żeby podawał te nogi do czyszczenia kopyt. Już małe takie źrebie, niektórzy hodowcy od małego przyzwyczajają. Później są mniejsze problemy z pracą takiego konia, od którego od początku się pracuje, bo jeżeli tego konia się bierze dopiero w rok albo dwa do pracy, to niestety pewnych rzeczy się nie nadrobi. To widać po niektórych koniach. Kilka lat temu jeden hodowca od małego miał 5 ogierów na aukcję tu z województwa podlaskiego, z powiatu białostockiego, szykował te konie od początku i te kopyta było widać, że były robione i to dało efekt później i przy prezentacji i przy wyglądzie tych kopyt były prawidłowo ukształtowane, prawidłowo się rozwinęły. A gdyby tego nie robił, prawdopodobnie część by się wykrzywiła i później trudno by było to nadrobić w ostatniej chwili. Także tu dużo zależy od charakteru konia, ale też i od pracy człowieka, może nawet więcej czasami.